Witam, z kim się, że tak powiem, nie widziałem, nie słyszałem. Nazywam się Łukasz Banaszkiewicz, jak Tomek mnie przedstawił. Także 3DS Max, ale teraz Fusion 360 i szybkie rendery produktów Fusion 360. Okej, okay, nie mamy produktu. Chcemy ten produkt zrobić. Okej, okay, także skupimy się oczywiście na wizualizacji, ale musimy sam element gdzieś, można powiedzieć, stworzyć i to też chcę pokazać, tak jak możemy sobie takie, no właśnie, elementy, wyposażenie jakieś stworzyć. Taką bardzo prostą rzecz chcę Wam o tyle pokazać. Taki pomysł gdzieś mi się tam urodził w głowie, taki znalazłem, tak, produkt, znalazłem lampeczkę, mówię, ok, robimy, będzie i światełko, będą materiały, będą jakieś inne dodatkowe właśnie elementy. No gdyby ktoś bardzo chciał, proszę bardzo, lampeczka się nazywa Bonjour, także Bonjour Unplugged. Jest tam kilka wersji takich lampeczek. Gdzieś tam, jakby ktoś z Was chciał sobie poszukać, proszę bardzo. Jest taka opcja oczywiście jak najbardziej możliwa i dostępna. A ja startuję, zaczynam. Będę działał tak, tworzył sobie na początku sam produkt, tak, a później materiały, oświetlenie, scena i robimy szybkie rendery produktu. No dobra. Zaczynam od opcji, tak, wstawienia podkładu, tak? Także akurat mam taką opcję, gdzie już sobie znalazłem taki, no właśnie, podkład, proszę bardzo, jak sobie podejrzę, przybliżę, jest, widzę, to też tak jak powiedziałem, znajdziecie sobie produkt, to z reguły takie rzeczy gdzieś tam się znajdują. Ja go sobie od razu, można powiedzieć, tutaj o tyle powiększę, żeby był większy, i tak będę go za chwilę, że tak powiem, kalibrował, żeby był, można powiedzieć, o tyle właściwych rozmiarów, czy też co najmniej zbliżonych. Gdyby komuś z Was, proszę bardzo, froncik, a tu widzę, można powiedzieć, od tej drugiej strony, od lewej, przeszkadzało, tak, możemy sobie te rzeczy, tak, również w zależności od potrzeby, tak, odwrócić. Ok, taka prosta rzecz, podkład jest zrobiony, tak, w ten sposób. No dobra. To, o czym powiedziałam, chcę to przede wszystkim w tym momencie skalibrować. Zobaczcie, ten podkład jest tutaj, jest wstawiony. Ja go sobie tutaj skalibruję, w sensie, żeby chociaż gdzieś któryś wymiar był złapany. Owszem, mogą się zdarzyć takie rzeczy, to zaraz się okaże, czy faktycznie ten rysuneczek, można powiedzieć, jest o tyle proporcjonalny, czy jest, można powiedzieć, o tyle gdzieś tam bardzo, no, mniej więcej, albo właściwie mniej dokładnie stworzone. Kliknąłem sobie dwa punkty do kalibracji. Widzę 270. Niech będzie 270. Także widzę, tak, powiększyła mi się moja tekstura. Także, no, względem tego, oczywiście, jednego wymiaru, proporcjonalnie jest to w tym momencie tutaj skalowane. To, co bym chciał zrobić, to sobie to o tyle fajnie, moim zdaniem, ustawić, tak, żeby, o, tu skorzystać z tego naszego punktu. Ile? Przesunięcie w górę, pojęcia nie mam, tak? Sprawdzam, tak, czy to będzie te 165, czy może ktoś powie sobie tam troszeczkę mniej. Ok, przepraszam, kliknąłem potwierdzenie. Jeszcze bym chciał sobie to przesunąć w tą stronę. Ile można powiedzieć w tą stronę? Ctrl-Z sobie to przesunąć tutaj. No, dwójeczka to na pewno będzie, przepraszam, dziesiątka będzie za dużo, tak? Ale o, plus minus coś takiego. Tu widzę, to mi się jeszcze przesunęło. Wracaj na swoje miejsce. No zobaczcie. Tak jak wcześniej gdzieś tam, można powiedzieć, o tyle nic się nie działo, tak teraz tutaj mi no, robi podgórkę. Dobra, jest mniej więcej ustawione. Chcę mieć tylko referencję, żeby móc tutaj sobie łatwiej pewne rzeczy wykonywać. Ok, jak zrobilibyście sobie taki element akurat tu Fusion, tak, no to jest oczywiście bardzo o tyle gdzieś tam, można powiedzieć, dowolna sprawa. Można byłoby i na jednym szkicu taką rzecz wykonać. Ale ja chcę pokazać kilka różnych opcji. Myślę, że mamy trochę czasu, także damy radę to w ten sposób właśnie wykonać. No to działam, będę chciał sobie stworzyć na dolnej płaszczyźnie, czyli na płaszczyźnie od góry, tak, szkic, tak. No i właśnie, będę chciał tutaj sobie narysować. Widzę, tam mamy średnicę 91. Niech będzie 91, tak, jest zrobione względem środka, super, tak. Potwierdzam, oczywiście możecie potwierdzać, nie musicie. No i ten element, powiem sobie, tak, że chcę go wyciągnąć w górę. Skrót, literka E, ciągnę, tak, pokazuję ile, nie mam pojęcia. Po to mam podkład,
żeby chociażby sobie te rzeczy względem podkładu tak jakoś tam dopasowywać. Tyle, 25, ktoś powie 25, ktoś powie 26. A okej, dobra, niech będzie. Tak, jest to zrobione. Okay, mogłem od razu zrobić taką rzecz, jak można powiedzieć, o tyle złapać trochę ten wymiar. Tak, żeby to można powiedzieć pasowało do tych boków, ale chcę pokazać Wam po prostu inne narzędzie. Także z opcji Modify wybiorę sobie opcję Draft i za pomocą tego narzędzia będę chciał tutaj sobie, że tak powiem, proszę bardzo, tą ścianę względem tego, za pomocą, proszę bardzo, kąta, tak, można powiedzieć tutaj pochylić. No nie robię na zewnątrz. No można tu zobaczyć od razu jedną rzecz. Zobaczcie to, o czym powiedziałem, że faktycznie akurat ten tutaj prosty rysuneczek, podkład, obraz referencyjny, ja złapałem sobie idealnie to na punktach tutaj 270, ale wcale no, nie jest powiedziane, że zawsze będzie to no, coś, co ktoś narysował, można powiedzieć, proporcjonalnie w każdą stronę. Także tu widzę ten okrąg, ten cylinder w tym momencie narysowałem 91, także to był ten jeden wymiar, tak i tak. No, nie zgadza się to, ale okej. Okay. Ja chcę to robić według wymiarów. Obrazek ma mi tylko pomóc. Zrobiłem w jedną stronę, w tą stronę. Tak, w tą stronę będę chciał pochylać. Ile? Minus 5, może powiem sobie minus 8. Widzę. Równolegle, dobra, mniej więcej. Oczywiście jak nie mamy jakichś tam, można powiedzieć, o tyle wytycznych albo bardzo precyzyjnych danych, no to nie to jest dla mnie w tym momencie najważniejsze. Okej, okay. Zrobię sobie obiekt dodatkowy. Płaszczyznę konstrukcyjną w odsunięciu od tego elementu, czyli od naszej górnej powierzchni. Ile? No właśnie, znowu tak widok od frontu i sobie mogę tu podejrzeć, gdzie, jak wysoko. Ja sobie, o, 32 może być. Oczywiście wszystko, gdybyście chcieli, macie listwę czasu na dole, możecie sobie te rzeczy edytować w dowolnym momencie. Także w ten sposób działamy. I tu na tym chciałbym sobie zrobić szkic, który będzie początkiem do mojej, już można powiedzieć, tej całej nóżki tutaj elementu w górę wyciągniętego. Także jest na tej płaszczyźnie prawy przycisk myszy, Create Sketch. Tak, powiem sobie literką C, stworzymy sobie okrąg. Ile? No właśnie, tak, no to można nawet gdzieś tam, no, nawet bazując tutaj, tak, robiąc jakiś ruch, tak, mało widać, no możecie sobie ewentualnie o tak to ustawić, tak, no. OK, 22, dobra, niech będzie. Także coś takiego zrobiłem. Tak jak powiedziałem, ktoś zrobi to inaczej, nie ma problemu, tak? Ja pokazuję po prostu jakąś taką drogę, żeby pokazać trochę narzędzi, a nie żeby to zrobić od razu za, można powiedzieć, jednym rozwiązaniem, które też byłoby możliwe. OK, na widoku od frontu zrobię sobie szkic, który da mi tutaj, można powiedzieć, tą troszeczkę tej krzywizny. No to działamy, szkic. Na tej płaszczyźnie od frontu. No i teraz tak, chciałbym mieć te elementy tutaj tak przeniesione na ten szkic. Zarówno ten obiekt narysowany, jak i ten szkic tu na górze, to są odrębne szkice, także one tu można powiedzieć nie są w tym szkicu uwzględnione. Literką P mogę skorzystać z opcji Project, tak i można powiedzieć zrzutować elementy, tak, które już istnieją, tak i te elementy będą już w szkicu, także taką opcję sobie wykorzystuję. Literką L, proszę bardzo, tak, domykam sobie tutaj to, a tu, no tu krzywizna, spline, no chyba tak, chyba inaczej nie da rady. To będzie najwygodniejsza opcja. Jeden punkcik, drugi, trzeci końcowy, Enter, zrobiony. OK, dopasować, proszę bardzo, ktoś chce tą krzywiznę mieć troszeczkę, że tak powiem, inaczej ukształtowaną, inaczej to jest ustawione, można w ten sposób się bawić, można punkty przesuwać. Przy punktach macie te również tutaj takie, można powiedzieć, o tyle wąsy, które nam sterują, można powiedzieć, o tyle siłą działania, oddziaływania tego punktu dalej na tą krzywą. Także w zależności od tego można sobie ten kształt dopasowywać. Jest zrobione, prosty taki element, jest tutaj, można powiedzieć, taki półprzekrój. OK, klik, jest zaznaczony, zakończyłem szkic, jest opcja revolve, obrotu, tak, no to działamy, klik. Względem osi tu będę chciał to zrobić. OK, mogę kliknąć tą krawędź, ale ja będę chciał to robić wszystko względem tego naszego początkowego elementu. Tu gdyby coś się zmieniło, gdyby ktoś później edytował ten szkic, coś zmieniał,
usuną tą krawędź, to później będą błędy, tak można powiedzieć, tutaj na osi czasu i będzie trzeba sobie te rzeczy poprawiać. Skorzystam sobie z opcji, że wyłączę sobie ciało, tak wskażę sobie spokojnie tutaj tą oś, mogę to w ten sposób zrobić, tak mogę sobie ciało nawet w tym momencie spokojnie włączyć. No i mamy opcję join, proszę bardzo, będę chciał skorzystać z opcji join. Także łączę sobie ten element, jest zrobione to w ten sposób, że działamy dalej. Ok, tu bez żadnego szkicu, tą płaszczyznę górną chcemy wyciągać pionowo do góry. Znowu skrótem, literką E, wciągniemy do góry. Można powiedzieć, tu o tyle nie tak istotnie, nie tak bardzo się skupiam na samym pokazywaniu opcji, co bardziej chcę ten kształt tutaj, można powiedzieć, uzyskać. Także działam w górę 75, tak sobie złapałem. Myślę, że tu chyba dobrze, tam będzie taki, można powiedzieć, gdzieś tam ten element sam oświetleniowy pod samą tą górą tej naszej lampeczki. Ten element fajnie by było, proszę bardzo, to o czym powiedziałem, że tą podstawę mogłem od razu tak zrobić. Jest coś takiego jak taper angle, tak? Czyli kąt, który pozwala mi robić coś takiego, że o, proszę bardzo. Można powiedzieć, no nie tyle prostopadle wszystko się dzieje, ale coś nam się rozszerza, albo no ja bym chciał zwężać. Jak zrobiłbym na minus, ale z jedyneczką, no to jest tutaj, można powiedzieć, o tyle duża ta zmiana. Ja bym zrobił stopnia, wystarczy. Robimy OK. Znowu wszystko jest połączone, także jest to ten tutaj tylko jeden element, jedno, można powiedzieć, te nasze ciało. A propos tego ciała, tak, ja sobie dwukrotnie kliknę i powiem sobie, że jest to nasza podstawa lamp, tak, niech będzie. Tak jest zdecydowanie łatwiej, jeżeli sobie takie rzeczy gdzieś tam, że tak powiem, nazywamy po imieniu, tak, i wtedy łatwiej jest z tym wszystkim później działać. No dobra, tak, okej, tu nic, można powiedzieć, o tyle odkrywczego. Powiedziałem, że tam w tej lampeczce mamy coś takiego jak takie, no, można by tu sobie podejrzymy raz jeszcze, tak. Gdzieś tam jest to źródło światła i taką rzecz chciałbym tutaj sobie właśnie stworzyć. No dobra, znowu półprzekrój, chyba tak będzie najwygodniej. Na płaszczyźnie od frontu cały czas już w ten sposób działam. Tutaj chcemy sobie coś takiego narysować. Znowu brakuje mi tego elementu. Chciałbym mieć ten element jako moje takie, można powiedzieć, odniesienie. Literka P. I sobie to rzutuję, potwierdzam, ok, jest. No i rysuję sobie tak z tego miejsca gdzieś w górę. Zobaczcie, znowu mogę tutaj bazować na tym, co tu widzę. Tak, jest tyle. Nie wiem, mogę zrobić 26, niech sobie będzie. Tak, literka L, znowu linia w tą stronę. Podglądam, ile tam będzie w porządku. 50, chyba będzie w porządku. 50. Ta krawędź jest, brakuje tej krzywizny. Znowu o tyle podobnie. Chyba splinem taką rzecz zrobię. Także znowu raptem. Trzy kliknięcia. Potwierdzam. Jest coś takiego. Akurat tak zupełnie dowolnie, przypadkowo to wyszło, ale chyba może być nawet taka jak tutaj w tym momencie ta opcja kształtu jest w porządku. Potwierdzam, można powiedzieć, jest zrobione. Okay, tu szkic jest na niebiesko, no nieokreślone są do końca wszystkie te wiązania, ale ja już tutaj w tym momencie nie będę wchodził w te szczegóły. Ok, ten element znowu obrót, tak? Znowu powiem sobie dla takiej swojej wygody, wszystko będę robił względem tej osi. Klik, jest 360. Proszę bardzo, new body, ponieważ mam wyłączone poprzednie ciało. Czemu nie? Jak najbardziej tak. Ja bym chciał, żeby to już był oddzielny element. Mamy lamp base, a to będzie, można powiedzieć, o, niech będzie nasz, tak, light cover. Czyli można powiedzieć, taka nasza osłonka samego źródła światła. No to jest wszystko ładnie, po imieniu ponazywane. Dobra, no to jest. Oczywiście na razie bez materiałów. Działam, buduję sobie sam ten nasz element. No to brakuje nam, można powiedzieć, jeszcze tej tutaj góry. Brakuje nam, można powiedzieć, samego tego, nie wiem, osłonki, abażuru, jak będziemy sobie te rzeczy nazywać. Nie ma większego znaczenia w tym momencie. No to znowu, no, akurat już działam od frontu, no to niech będzie. Tak, szkic od frontu. Chciałbym tą znowu krawędź mieć tutaj, tak? No to liter kompresor zrzutuję, a może nawet cały element klik, czemu nie? No wtedy i góra, i dół jest, także nie ma problemu, że ewentualnie czegoś tu nie będzie.
Dobra, rysuję sobie to w górę. Gdzie? Niech będzie ładnie, już dziesiątka. Ok, jest trochę wyżej, ale tam coś i tak pokazywałem wcześniej, że niekoniecznie akurat sam ten podkład nam się idealnie zgrywał z tym, co gdzieś tam było tworzone. Także można sobie tutaj te rzeczy gdzieś tam trochę, że tak powiem, po swojemu stworzyć. A tu zrobię pięćdziesiątkę też. Tak samo jak to, niech będzie w dół również literka L, linię. Tak, tu do tego miejsca ile? Także mogę podglądać. Halo, halo, widać mnie? Może zrobię 47,5. Tak. I tu również sobie to można powiedzieć w tą stronę. Ileż? 65 sobie będzie. Domykam to. Tak. Także takie zupełnie gdzieś tam, no żeby złapać kształt, niech będzie tą linię, tu, okej. Okay. Ja mogę to w ogóle sobie, proszę bardzo. Ja będę miał tu, o, jeden element, tu będę miał drugi element, super, to jest to, co mnie będzie interesowało, tak, co bym chciał tutaj mieć zrobione. Okej. Okay. Proszę bardzo, jest. No dobra, zacznę od tego elementu, niech będzie ten element znowu, no tu już można powiedzieć nie o tyle nic odkrywczego. Tak, będę chciał go obrócić. I znowu revolve. Znowu sobie skorzystam z tej naszej osi. Niech tam będzie, wyłączę to. Jest, a no właśnie, join. Nie, nowe ciało. New body. Ok, jest zrobione nowe ciało. Jest kolejne, od razu już niech będzie. Lamp. Top. Dobra. Czyli to będzie góra naszej lampy, tak? Tu będziemy mieli osłonkę naszego światła. Tu jeszcze potrzebujemy tego abażurku, stworzyć sobie ten element. Okej, ten szkic, który wykorzystałem, on to cały czas oczywiście jest, tak? Ja chcę sobie do niego wrócić. A może nawet to, proszę bardzo, lampkowe to sobie włączyć. Chcę, o, te dwa szkice zaznaczyć i chcę teraz to wykorzystać znowu tą samą opcją. Niech będzie względem tej samej osi. Znowu propozycja join, nie? Nowe ciało. Nie bali i działamy sobie to w ten sposób. Okej, okay, to będzie ta osłonka, abażurek, tak można powiedzieć. No, czyli niech będzie. I jest zrobione. Okej, okay. Ten element, tak żeby tylko sobie ją nawet podejrzeć w tym momencie, mam nadzieję, że nikomu nie przeszkadza, że działam tylko na widoku od frontu, ale tam chyba było najwięcej widać. Pełno w środku, no to wiadomo, że tak tego nie zostawimy. Proste narzędzie Shell. Tak, nadamy sobie tutaj jakąś grubość, klik. Proszę bardzo, tego nie chcę. Tego też nie chcę. Tak, teraz możemy strzałeczką, czemu nie? Widzimy, nadajemy, można powiedzieć, o tyle grubość ścianki. No 10, było dużo. Jakbym zrobił czwóreczkę, a może być, niech sobie będzie. Dobra, jest zrobione coś takiego. Ten szkic, który tam był wcześniej, proszę bardzo, można włączyć. No i mamy coś takiego w tym momencie wykonane. Dobra. Można powiedzieć, trochę elementów zrobionych, no, brakuje jeszcze co najmniej kilku. Zróbmy sobie od razu. Zrobiłem tam wcześniej taką opcję. Przepraszam, nie light to, light cover. Tak, czyli można powiedzieć o tyle osłonka samego światła. A ja bym chciał, no właśnie. Zrobić same źródło światła, które w środku tam się znajduje. Znowu szkic. Znowu można powiedzieć, tu o tyle nic jakiegoś odkrywczego nie będzie, ale bazując na tym kształcie będę chciał kilka rzeczy wykorzystać, mianowicie tą krzywiznę tutaj będę chciał właśnie mieć wykorzystaną. Powiem sobie znowu, w tym szkicu nowym tego tutaj kształtu w ogóle jeszcze nie ma. Także P, Project, rzutuję sobie to i już mam tą krzywiznę. Mamy narzędzie offset, także jest narzędzie offset. Tą krawędź, proszę bardzo. Można sobie przesunąć ile. To już zależy gdzieś tam, można powiedzieć, o tyle od nas. Także sobie powiedzieć 2,5 jednostki, będzie 2,5 jednostki. Tak. Ktoś powie więcej, będzie więcej. No dobra, to ja sobie tutaj to pyk zamknę. Tak, niech będzie. Tu możemy sobie to ewentualnie z jednej strony skrócić, trim, z drugiej strony sobie opcję.
jak wstęp wydłużyć, tak? I to, co mnie interesuje, to jest ten mniejszy tutaj element, mniejszy przekrój. No to można powiedzieć o tyle zrobione. Żeby ten element nie przeszkadzał, proszę bardzo, wyłączę sobie ciało, jest ten kształt, wybiorę sobie znowu, no nudno trochę, te same rozwiązania, ale zaraz przejdziemy do renderingu i te rzeczy gdzieś tam zaczną fajnie nam wyglądać. Znowu względem osi, znowu ciało jest wyłączone, tak dla, można powiedzieć, takiego swojego tyle bezpieczeństwa i dokładności tutaj tworzenia tych elementów. Także jest, ok, nowe ciało, super, zrobione, tak. To będzie light source albo lamp. To już jest samo źródło naszego światła. Proszę bardzo. Tak. Także to jest ten element, który będzie, można powiedzieć, w środku i będzie elementem, który nam, można powiedzieć, o tyle świeci. Także są te elementy. Tu mamy dwa elementy, które, no właśnie, jeden wchodzi w drugi. Taka o tyle słaba sytuacja, ale to sobie załatwimy bardzo, bardzo łatwym sposobem. Opcja Combine, klik, od tego elementu klik, ten element środkowy klik. Będę chciał nie tyle zrobić opcję Join, co zrobić opcję Cut, wyciąć. No i byłoby wszystko dobrze, gdybym jeszcze powiedział zachowaj same narzędzie. Czyli ok, robimy cięcie, odcina jedno od drugiego, ale zostają elementy. Ok, zrobione, także proszę bardzo, są. Jest jedno, tak, można powiedzieć, to jest już w tym momencie o tyle puste, puste w środku. To jest to, o co mi tutaj no, w tym momencie chodziło. No dobra, może tak, praktycznie chyba mamy wszystko, tak? No, można by było jakieś tam detale dodać, no to zróbmy taką rzecz, tak? Prosta opcja, filecik, zaokrąglenie, tą krawędź, no szczególnie jak bawimy się w jakieś wizualizacje, to fajnie jest taką rzecz sobie gdzieś tam dorzucić. To się przyda. Inna opcja, proszę bardzo, chamfer. Powiem sobie tu krawędź od dołu, na przykład niech będzie jedyneczka, tak? Czyli jakby sobie tu podejrzeć to od frontu. No to tu mamy ładne gdzieś tam, gdzie delikatny cień będzie powstawał. Tu znowu będzie nam się światło na tym inaczej załamywało. To jest to, co chciałem tu zrobić, tak? Taki detalik. No to pewnie z tą całą resztą to tak samo by się przydało. Okej, okay, jest lajkowe, to może zostać, tak? Laptop, to jest to, co można powiedzieć mnie tu też będzie o tyle interesowało. Okej, okay, znowu, repeat chamfer, prawe przycisk myszy, górna krawędź, jedyneczka, okej, okay, zrobione. To się nam ładnie będzie łączyło z tą osłonką. Ale znowu, z reguły no, nie ma nigdy w rzeczywistości tak, że jest coś idealnie, no, można powiedzieć, krawędź w krawędź, tak, i gdzieś tam nawet nie ma minimalnego uskoku. I taką rzecz chciałbym tutaj też o tyle, no, można powiedzieć, nie tyle zasymulować, co zrobić. Tak. No teraz jeszcze repeat chamfer, tą krawędź delikatnie, niewiele, tak, nie wiem, jakieś niewielkie ścięcie, 0,3, proszę bardzo, jest, niech sobie tak będzie, fajnie. To i to można byłoby tak samo tutaj wykonać. Tu gdzieś to łączy z tą naszą górą. Ponownie tu sobie też niech będzie nawet tym samym rozmiarem, co i tamto. Czyli to góra w ten sposób. To i pewnie fajnie by było, żeby tu te krawędzie z dołu też nie były idealnie ostre. No to znowu prawy repeat chamfer, ta krawędź, dwie krawędzie, cztery. 5,5. No, ktoś chce pół milimetra, proszę bardzo, niech będzie pół milimetra. Tak. Może być, tak? Będzie tam delikatne ścięcie, tak? I tam też światło będzie się inaczej, można powiedzieć, załamywało na tej powierzchni. Jest to, jest tam to, super. Tak, jakby tu sobie, nie, te pozostałe elementy włączyć, jakby sobie to, nie wiem, przepraszam, nie tak chciałem. Byłem blisko, ale nie udało mi się kliknąć. O, to jest to, co chciałem tutaj uzyskać, tak? Ten delikatny taki uskok. No dobra, ścięte krawędzie, ładnie, fajnie, tak. No już pobawiłem się w szczegóły, to niech będzie. Tak, na dole, na dolnej płaszczyźnie. Zróbmy sobie taką lampę. Rasa, dobrze. Szkic, tak, create sketch. To nas, można powiedzieć, tyle niewiele kosztuje pracy. Zrobię sobie tutaj stopkę, tak, prosty element, tak, czyli zrobię sobie, nie wiem, okrąg, nie wiem, dowolny rozmiar, jakaś 15.
Ktoś chce mieć to gdzieś tam idealnie. Tak. Dobra, 25, fajnie. Bomba. Także jest, może być. Tak, ten element, można powiedzieć, z tym w pionie jest na czarno. To gdyby ktoś tam chciał się takie naprawdę szczegóły pobawić. No i dobra. Extrude. Tak. W dół. Tak. No, tu wystarczy pewnie no, tyle jedyneczka jakaś, tak. Ale nie join. Co? New body. Tak. No, okej. Jest. Zrobione? Zrobione. Tak. No to już niech będzie. Lamp. Puls. Stopka. Ale na jednej też będzie kiwać, prawda? No to lecimy, tak? Mianowicie mamy create, mamy pattern, mamy szyk nasz biegunowy, kołowy, jak zwał, tak zwał. Wybieram sobie opcję, że chcę operację, feature, tak? Względem osi, proszę bardzo, pyk jest 4. No, na 4 to już będzie stabilny. Tak, nawet taka niewielka lampka, ale już ustoi. No i dobra, piękna sprawa. Lampeczka jest. Sam ten nasz, że tak powiem, podkład, kanwasik tutaj, oczki można sobie wyłączyć. Zrobione? Chyba tak, jest zrobiona lampa, tak? No dobra. Jesteśmy w połowie drogi. Dobra, to tyle mamy na te nasze renderowanie. Myślę, że będzie ok. Środowisko zmieniamy, ale ja sobie zapiszę przede wszystkim, tak? Lamp. Bonjour. No, tak się nazywa, niech będzie. Ok. Zapisuję sobie tą lampeczkę, a przechodzimy sobie do środowiska renderowania, tak? No i materiały, tak? Trochę tych materiałów, tak? Jakieś elementy metalowe. Można powiedzieć, jakieś elementy przezroczyste, źródło światła również tutaj będzie się znajdowało. No to działamy, mamy materiały. Okej, domyślnie, stal. No nie stal, mnie interesuje, mamy jakiś metal, proszę bardzo. Jest metal, można powiedzieć chromik, czemu nie? Niech będzie chrom. Okej, mogę bezpośrednio, ja sobie wrzucę to tutaj, podejrzę sobie te parametry, mamy chromik. Tak, niech sobie będzie tam mój. Zobaczcie, tutaj, no, można powiedzieć, idealne, można powiedzieć, odbicia na tym elemencie, idealne, można powiedzieć, powierzchnia. Ja sobie go lekko podrasuję, tak? Okej. Okay. Naniosłem na obiekt typu, tak, na naszą podstawę. To jest ten element. No dobra, lecimy dalej. Trochę materiałów. Zobaczymy, co tam sobie zrobimy. Rower, why not? Dobra, jest. Okej, jakoś o co chodzi? Tego i tak nie będzie widać. No chyba, że ktoś będzie tam sobie jakieś rzeczy idealnie gdzieś tam no, pokazywał z każdej strony. Przerzucę sobie po prostu na te elementy. Tak, materiał. Jakąś gumę. Dobra, niech będzie. Tak, okej. Co tam mamy dalej? Góra, 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 góra. Tak? Czyli góra naszej lampy, top. To też jest, no może być to samo. Ok. Narzucam sobie tam ten sam element. Dobra. Osłonka. Osłonka lampshade. No to powinno być, tak, można powiedzieć, jakiś akryl. Tak, także szukamy sobie takiego rozwiązania. Czy jakiś plastik. Tak, plastik, nie plastik, glossy. No, jeszcze trzeba dobrze wejść, a nie w paint. Transparent, tak. Ok, jest akryl. No, są różne rozwiązania. Tak, znowu wyciągam sobie. Clear, przezroczysty. Ok, przezroczysty, przezroczysty. Przezroczysty to ja sobie narzucę tutaj. Na moją, można powiedzieć, light cover. Na ten element, tak. Ok. Jest, tam będzie przezroczysty element. Dobra, zrobię sobie opcję duplicate. Tak, ten element można powiedzieć, a tu zróbmy sobie. Jakieś gdzieś tam pokolorowane, także z jakimś kolorkiem. Niech sobie tam będzie coś takiego. Tak, że można powiedzieć, że tu nie będzie o tyle to samo. Tak, co będzie jakiś inny kolor tego elementu. Tak, dobra.
Proszę bardzo. To będzie z jakimś tam no, tyle kolorkiem. No, widać, coś tam widać. Tak to w tym momencie wygląda. No i jeszcze, tak? Jest shade, top, light cover, tak? To jeszcze ten element, czyli nasze światełko, tak? Dobra. No to tu na to sobie zarzucimy tyle. No właśnie, jakiś materiał, który jest materiałem emisyjnym, czyli samoświecącym, można powiedzieć. Jest, znowu wyciągam, tak. To jest oryginał. Ja sobie zrobię z tego światełko. Tam osłonka gdzieś tam podkolorowana, to i może światełko sobie tutaj lekko chociażby o tyle pokoloruję, w sensie zrobię je lekko ciepłym światełkiem, tak, żeby to w ten sposób tutaj działało. Tak, dobra, jest. No i to sobie zarzucam na ten element. Oczywiście pozostałe mogę sobie w tym momencie włączyć. Jest, są. Okej, materiałki są. Tak. Narzucane, nałożone na obiekt. No to scena. Jeszcze nasza scena. Chociaż, a może to przerzucić do innej sceny? Zaraz tak zrobię. Tak. Także tutaj nie będę tego może na o tyle nawet sprawdzał. Mogę kliknąć, zobaczyć, co się będzie działo. Tak. Jeżeli chodzi o render, no widzę, co. Okej, przepala. Pewnie źródło światła jest za mocne. Tak, ale coś tu się zaczyna dziać. Dobra, żeby może o tyle czasu gdzieś tam nie tracić na to, rzucimy to sobie gdzie indziej. Dobra, scenka niech sobie będzie. Tak, fajnie jest. Taką bardzo prostą scenkę. Zresztą przygotowałem, niech będzie. No, zobacz, kawałek podłogi. Mój jest ten kawałek podłogi. Tak. Przekrój, jakąś listwę sobie narysowałem, żeby było ładnie. Kawałek ściany postawiłem. Tyle i aż tyle. Tak. Okej, okay, materiał na to nałożony. Stolik. O tak, taki fajny, żeby troszeczkę chociażby takie połączenie sobie pokazać. Czemu nie? Może być. Takie rozwiązanie. No, to sobie tą opcję tutaj, tą naszą lampę. Przerzucę, żeby była lampa bonjour, no to zapraszamy. Niech będzie. Okej, okay, ona domyślnie nam wstawia się w tym samym miejscu, w którym można powiedzieć została zrobiona. No nie jest to akurat w tym momencie te no, moje rozwiązanie idealne, także jest to, można powiedzieć, o proszę bardzo, gdzieś tam przesunę. Tak widzę, no tu 380, jeszcze ta stopka była 1381. Tak. I wskoczy wyżej, pięknie. Jest, tak? A idealnie na środku? No może niekoniecznie, tak? Nie musimy tego w ten sposób robić. No, może i tak, no, może i tu sobie. Ktoś chce w trójwymiarze, może w trójwymiarze sobie tam fajnie korzystam z tych widoków. Myślę, że bardzo precyzyjnie też można to zrobić. O, przepraszam. Dobra, jest w porządku. Tak sobie to zaimportuję. Jest. Tak? Widzę, te materiały on zaciągnął, tak? Także ja tam tylko przygotowałem podstawowe materiały. Tu mamy pozostałe. Mamy tutaj również ten łańcuch link. Ja sobie tę opcję tutaj chociażby tak rozłączę. A żeby, można powiedzieć, będę mógł sobie robić tutaj z tą lampeczką w tym pliku. Tak, to co będzie mnie interesowało. No dobra. No to teraz to środowisko, tak można powiedzieć, o tyle tak tutaj do renderowania. Dobra. Render setup. Proszę bardzo. Tak. No i właśnie, i tak początkowo i domyślnie, to tam jest bodajże chyba. Oczywiście to zależy, co użyjemy. Tak. Ja tu akurat użyłem opcji Rimlights takiego środowiska. Bodajże tam jest chyba 1000 luxów taka jasność ustawiona. Tu znowu, gdyby to puścić, tak renderek. To widzę, że to moje źródło światła o tyle mocno przepala. To jest jedna rzecz. Druga rzecz, no, samo to, co się dzieje dookoła, jest, można powiedzieć, o tyle dosyć
gdzieś tam no, jasno. To jest to ustawienie tego naszego środowiska i taką rzecz bym chciał sobie tutaj zmienić. Znaczy, jakbym tu faktycznie nawet te jedno zero skasował, no, to tak jakbyście troszkę, można powiedzieć, o tyle światło zgasili, a zostaje nasza lampka, tak, z naszym oświetleniem. Wiem, że to średnio na razie wygląda, no bo on to no, renderuje w naszym viewporcie, ale zaraz puścimy jakiś render, zobaczymy, jak to będzie wyglądało, można powiedzieć, o tyle ostatecznie. Przy czym cały czas jest coś, czego nie chcę mieć tutaj, mianowicie mocne przepalenie tutaj na tych ścianach, no i tego chcę się w tym momencie pozbyć. To już są materiały, także to okej, okay. To sobie zostawię, tak tu do materiału wejdę i w samych materiałach. Tak. Proszę bardzo, jest moje światełko. Jest. To jest to, co zostało zaciągnięte, proszę bardzo. Tutaj. Zmniejszę to znowu intensywność samego światła. No i okej, okay. Świecić, świeci. Gdzieś tam powiedzmy macie zmrok i w ten sposób gdzieś tam ciemno w pomieszczeniu. Chcielibyśmy sobie taki element na przykład pokazać. Czemu nie? No dobra. Jeszcze to sobie zatrzymam. Może żeby to było lepiej widoczne, pewnie ciemno tam u Was, to ja to za chwilę sobie ustawię faktycznie na taki, można powiedzieć, klimat. Gdzieś tam o tyle wieczorny. A tu bym chciał jeszcze coś dorzucić. Czemu nie? No dobra. Jest lampeczka, jest kubeczek. Czemu by sobie tego nie również wykorzystać w tej scenie? Dobra. Jest? No dobra. Trzeba by było sobie tą opcję gdzieś tam ustawić, wiadomo. Ok, jestem w środowisku render. Ja przejdę do design. Będzie mi o tyle łatwiej. Tak, można powiedzieć, ten element move copy. Tak, i go sobie proszę bardzo. O, tu akurat te 380. Nóżki nie było. Milimetr w dół, także z tym kubkiem to akurat jest całkiem o tyle nieźle to wyszło. No, kubeczek taki dosyć, można powiedzieć, pokaźnych rozmiarów, ale niech będzie, tak. I takie są, nie wiem, kawa, nie kawa. Była, nie była jeszcze w tym momencie. Niech sobie będzie, można powiedzieć, taki element. No dobra, jest kubeczek, jest lampeczka. Ktoś by chciał jeszcze jeden. No okej, okay, ja tu też sobie mogę to rozerwać, można powiedzieć. Capture position. Niech będzie zachowana ta pozycja. Tak. No i nie wiem, może jeszcze jeden. Czemu nie? Oddzielnie w ten sposób. Także będą dwa, można powiedzieć, odrębne, oddzielne od siebie elementy. Także w ten sposób tutaj tą rzecz wykonuję. Tak. Okej. Okay. Jest. No znowu, tam było bodajże, nie wiem, jakieś 380. Muszę przybliżyć. O, jest złapane, dobra. Przesunąć, ustawić, nie wiem, dwa kubki. Tak. Okej, okay. Kawy nie naleję do środka. Nie dam rady w tym momencie tego zrobić. Ale można powiedzieć gdzieś tam te rzeczy, co jakbyśmy chcieli to inaczej poustawiać. No już można powiedzieć, że tyle, nie będę się w to jakoś super specjalnie w tym momencie bawił, tak, żeby na to czas nie tracić. Wyrenderujemy sobie te elementy, żeby podejrzeć, co tu się dzieje, jak to wygląda, tak, i czy to w ogóle jakoś faktycznie wychodzi. No dobra. Stawione, ustawione, tak, lampeczka, dwa kubki, stolik, bardzo prosty. Nieskomplikowane, z niewielkim detalem dorzucone. Wracam do środowiska naszego renderowania. Tak. Jest ok, jest. A może jeszcze dwa kubki takie same? Może ktoś będzie chciał mieć inne, tak? To niech będzie inny, tak? Czerwoną, a może tak? Dobra, czerwoną na wszystko. No, przeskakuje, nie chce mi przeskoczyć. Ciak, ciak, ciak. O, proszę bardzo. Tak jest. O, na ścianę złapał. Na ścianę to ja nie chcę. Dobra, no, nie odłączyłem go. No to mój błąd, tak? Trochę można powiedzieć o tyle, za szybko tu chciałem postępować.
Jestem cały czas tam połączony. Break link. Dobra. O. O, tu się coś z tym stało w tym momencie. No dobra, ale tu po to jesteśmy w tym środowisku, żeby jeszcze tutaj sobie te materiały tak ponakładać, że się nic wielkiego nie dzieje. Okej. No co, jestem czerwony, to czemu nie? Pyk. Remove. Dobra, no, cały czerwony. Dobra, to już ten niech będzie, można powiedzieć, okej, okay, jest ten. Remove. Dobra, też. Biały w środku. Nie wyszło. A może i wyszło? Tak, a to mamy. Również ten nasz elemencik, proszę bardzo. Tak. To jest to. Może być, ale tak, na płaszczyznę, nie tyle na. Proszę bardzo. Przeciągam. Nie na wszystko, co ma tylko wybrane elementy. Tam jakieś mniejsze, większe zaokrąglenia. Proszę bardzo. Nie, do tego miejsca ktoś by chciał mieć tutaj, nie wiem, na tym chciałbym mieć dalej. Może już nie kombinować, tylko zrobić podobnie. Tak, żeby sobie te materiał o tyle przeciągnąć tylko na tą wewnętrzną powierzchnię tego naszego kubeczka. No i dobra. Zielone, czerwone. Jest. Jest coś takiego. No to może byśmy to wyrenderowali, zobaczyli, jak to działa. Ja teraz przygaszę to światełko, tak? Także jeszcze chwilka jest. Te 1000 ustawiłem tak, żebyśmy tu widzieli, co w tym momencie wykonuje. Tak, ale tu, tak jak mówię, jakby ktoś chciał, można powiedzieć tak, skupić się ale na lampeczce, na światełku samej lampki. Okej, okay, tego w tym momencie nie widać, no tu jakbym powiedział, w tym momencie działamy, renderujemy, no to wiadomo, żeśmy odrobinę poczekali. Tak, ale to też zależy, można powiedzieć, od naszego sprzętu, co my tam mamy za maszynę. Ja puszczę to, czemu nie, niech idzie. Render w chmurę. To akurat takie proporcje. Obrazek powiedziałem sobie 1 do 1, tak nie będzie. Okej, sejwuję. Zapisuje mi mój stolik, tak, bo musi to zrobić. Zanim taką rzecz wyślę, okej. Okay. Można powiedzieć, o tyle nie przerywam tutaj tego renderu, żeby można powiedzieć, gdzieś tam coś powstawało. On oczywiście ten render tam wysłał, robi go, także jest to gdzieś tam wykonywane w chmurze. Za chwilę zobaczymy efekty, jak to nam wyszło. A może proszę bardzo, jakiś inny widoczek, zobaczmy, co tu się dzieje. Tak, od frontu. No, jak jestem oczywiście tu w tej opcji, to cały czas nam się to zmienia. Proszę bardzo. Tutaj może jakieś, nie było przybliżenie, jakiś zoomik. Tak, a może coś innego w ogóle sobie ustawić. Go tam widzę w tym miejscu. Mamy jakieś cięcie. Okej, okay, jest. Może być. A może tutaj do tego dam trochę więcej światła, niewiele, ale chociaż odrobinę. Tak, 50 będzie delikatnie rozjaśnione. Niewiele. I taką opcję. O czym? A z głębią ostrości niech będzie. Tak. Proszę bardzo. I powiem sobie, że ten punkcik gdzieś tam niech może faktycznie ustawi mi na stoliku, na tej krawędzi. To może jeszcze inaczej się ustawię. Może to o to mi chodzi. W tym momencie faktycznie pokazać nie tyle lampkę, nie tyle kubek, co bardziej może faktycznie na stoliku się skupić, pokazać fajną konstrukcję, fajny detal. Tak. Okej, okay, niech sobie będzie i powiedzmy ten nasz punkcik, powiem sobie, a tu, bo tu niech będzie tam. Jakie ostrości? Tak. Okay. No oczywiście jak tu puszczę, to tam to trochę potrwa, zanim dostaniemy ten efekt, ale no znowu powiem sobie, niech on to też wyśle. Tak, dobra, zapiszę.
Tak, i powiem, eś, zrób to. Okej, dobra, tak. 1 do 1, niech będzie w kwadracie. Render. Ok, puszczę, niech tam może coś się dzieje, żeby może coś było widać faktycznie, nawet zanim uzyskamy. Zaraz tam pokażę te rendery, które ewentualnie nam się pojawiły. Tak, okej, no może tutaj na samej lampce się nie skupiłem w tym momencie, tak, ale ona daje efekt, tak, ona daje nam oświetlenie tutaj tej naszej scenki, także tutaj jest o tyle tutaj, można powiedzieć, najistotniejsze. Mamy 11:50, tak zerknąłem sobie na zegar, żeby zdążyć Wam jeszcze te rzeczy pokazać, tak. Dobra, zatrzymam, zerknę, podejrzę, co się tu dzieje. No jeszcze chwila. Chwila, także uzyskamy sobie taki gdzieś tam render. Zobaczymy, jak to będzie wyglądało. Tak. Oczywiście taką lampę, no tutaj no, podstawowe materiały, szybko. No, miał być szybki render produktu. Produkt musieliśmy też sam zrobić. No już z kubkiem się nie bawiliśmy. Oczywiście, gdyby ktoś chciał nawet na takim przykładzie albo podobnym się pobawić, albo macie swoje własne. No akurat tej lampki jest tam kilka opcji, kilka modeli, kilka wykończeń, tak? Jedna jest w chromie, jedna jest w jakimś materiale typu miedź, jedna jest plastikowa, tak? I można sobie nawet takie elementy gdzieś tam ustawić, pokazać, jak to wygląda. Tak, żeby nawet również pokazać, a chociażby, tak? To jest też to, tak? Można powiedzieć o tyle nic innego. Gdzieś tam lampeczka, zmieniony troszkę tutaj ustawienia, jeżeli chodzi o, no właśnie, chrom, tak? Nie mamy tutaj tego idealnego, można powiedzieć, no, połysku na tych powierzchniach, także jest takie rozwiązanie. A proszę bardzo, taka klimatyczna, można powiedzieć, chciałem powiedzieć fotka, ale render, tak? Tutaj z tym stolikiem, który też ma, tak jak powiedziałem, gdzieś tam o tyle bardzo prosty sam w sobie, w formie, ale bardzo fajnie. Gdzieś te szczegóły nam się też prezentują w sensie połączeń, tak, na takim elemencie, tak, okej, więcej światła, tak jak powiedziałem, inne wykończenia, tak, inne materiały, plastik, inne osłonki, można się bawić, tak. O, proszę bardzo, taki render też z głębią ostrości, tak, dwie lampeczki, tak, jeden kubek, czemu nie? Może być coś takiego. Ewentualnie, proszę bardzo, ktoś chce bardziej, można powiedzieć, to co może ktoś był wcześniej, to widział tam studio w Maxie, tak, ale tutaj też takie rozwiązanie może być gdzieś tam wykorzystane. Tak, kwestia materiału, zbudowania sceny dookoła. A model to co zrobiłem w trakcie tej tutaj prezentacji. Także macie, proszę bardzo, coś takiego. No to zerknę. Zrobił? No, jest. Zrobił. Coś tam wyszło. Tak. Tak. Jest. No, o tak, specjalnie chciałem tam pokazać trochę podłogi, listwę, tak. Nie, można powiedzieć, nie tyle na tym wszystkim się idealnie tutaj skupiać. Oczywiście mogę również tu nawet zanim jeszcze sobie powiem, tak powiedzieć, że a może jednak jest przyciemno, a może tu trzeba tą ekspozycję sobie skorygować. Nawet tak o tyle na szybko, żeby pewnie tam na ekranach podczas tej prezentacji to może być i ciemno. No to powiem sobie, ok, rozjaśni to troszkę, to on sobie to poprawi. No to ok, niech poprawia, tak? Poprawił, a ja jeszcze może zanim podejrzę te kubeczki, tak? Można powiedzieć, nie tyle kubeczki, co bardziej ten stolik. No, dobra, jest tam widać, no tył się już nam, można powiedzieć, rozmazuje. To tu pierwszy plan to jest to, na czym akurat tutaj, nie wiem, można powiedzieć, o tyle ja się chciałem skupić, tak? A może co to, a może bardziej rozjaśnię, czemu nie? Tak, niech będzie bardziej rozjaśnione. Dwie opcje, jedna będzie ciemniejsza, druga jaśniejsza. Znowu powiedziałem, zrób, popraw, tak? Podziałaj, tak? Dobra. Ok, żeby pokazać, to już tutaj pobiorę te obrazki, niech będą, tak, pobrane. Ok. Zadziałałem 54. Już, chwila, moment, już Wam
Już wam daję spokój. Chyba, że chcielibyście więcej, ale to już czas. Czas nie jest nieubłagany, tak? Dobra, tak, proszę bardzo. Jak to tam wygląda całościowo? Taki efekt. No, fajnie. Na stoliku tu się, można powiedzieć, się teleskopiłem. Lampka robi efekt. Można powiedzieć, robi klimat. Kubeczek, dodatek. No i mamy szybki render produktu.